and we'd like to show it to you today for the first time. The iPad. iPad. Jaki ja mam sentyment do tego urządzenia, niemalże na poziomie pierwszego iPhone'a czy iPoda. Pierwsza generacja tabletu od Apple pojawiła się w Polsce 30 listopada 2010 roku. Mając wówczas 23 lata, byłem tak podekscytowany tym urządzeniem, że do polskiej premiery nie wytrzymałem i zakupiłem go na wolnym rynku jakoś chyba w połowie wakacji. Oczywiście na dużo pozwolić sobie nie mogłem, dlatego wybór padł na wersję Wi-Fi 16 GB. Przygotowałem już o nim jakiś czas temu retro recenzję, link macie tutaj. Od tego czasu minęło ponad 7 lat. Mój stosunek do iPadów, szczególnie tabletów, uległ sporym zmianom. Nawet bardzo dużym zmianom. Zatem jaki jest sens zakupu tabletu pod koniec roku 2017 i roku 2018? Zaznaczam na wstępie, wypowiadam się tu tylko o urządzeniach z iOS oraz Android. Temat hybryd od Microsoft pomijam. Surface Book to coś innego. To pełnoprawny desktopowy system, więc bardziej traktuję go jako normalnego laptopa z funkcją tabletu niż zwykły tablet. Tutaj gigantowi z Redmond życzę jak najlepiej. Zero fanboystwa, good luck. Jak dobrze wiemy, iPady nie mają się tak dobrze jak kiedyś. Powodów jest mnóstwo. Po pierwsze, nasze smartfony swojego czasu zaczęły mocno rosnąć, co przekłada się na fakt, że tablety 7 i 8 calowe na ten moment ledwo dyszą. Zaznaczam, sam miałem iPada mini oraz mini 2. Po co nam tablet, skoro i tak zawsze mamy swojego smartfona w kieszeni? Po drugie, system iOS, nawet ten udoskonalony w wersji 11 na iPadach, czy Android. To ten sam system OS co na smartfonach, więc nie dają nam nic poza tym, co dają nasze telefony. Po trzecie, żywotność iPadów jest znacznie dłuższa i ludzie nie wymieniają ich tak często jak telefony, a po czwarte, i tak lepiej kupić laptopa. I tutaj mam akurat w nosie, czy mówimy o komputerze z Windowsem czy z macOS. I tak dadzą na większe możliwości niż tablet. To wszystko wskazuje na to, że era tabletów powoli, tak jak kiedyś iPodów, tak teraz iPadów dobiega końca. Dożyliśmy takich czasów, że smartfon kanibalizuje wszystko. Choć w zabicie komputerów stacjonarnych czy laptopów raczej na ten moment nie wierzę. Widzę to po sobie, jako zapalony gadżeciarz, geek, wymieniałem swojego czasu iPady praktycznie co roku. Teraz mój ostatni iPad to model Pro 9.7, którego kupiłem w Cortland niespełna 2 lata temu i nie planuję go wymieniać. Po prostu używam go coraz rzadziej, głównie do Netflixa, rysunków czy przeglądania sieci. Tyle. Do ogólnych zastosowań mam telefon, praca w podróży to MacBook, a filmy montuję i tak na stacjonarnym Macu Mini. I z tego co widzę po znajomych czy swoich widzach, nie tylko ja mam podobne zdanie. Nie zrozumcie mnie źle, iPad to bardzo dobre urządzenie, tak jak Apple Watch. Problem polega na tym, że nie wyróżnia się niczym na tle urządzeń, w cudzysłowie mówiąc, głównych, komputera czy telefonu. Nieważne, czy mam iPhone'a czy MacBooka, ale zrobię na nich to samo, co na iPadzie. Jeżeli posiadasz już iPada, któregoś tam z rzędu, podejrzewam, że wiesz, co mam na myśli. Bo po co kupować coś, co ma leżeć i tylko zdobić nasze biurko? Jeżeli natomiast nie miałeś nigdy tabletu, przynajmniej iPada, to nie ma sensu pchać się moim zdaniem w najdroższe modele. Kupcie sobie tańszy model, starszy, na przykład Mini 2, Mini 4, iPada R pierwszej generacji, iPada R drugiej generacji i sprawdźcie, czy faktycznie tego typu urządzenie, tego typu sprzęt wam odpowiada. Bo inwestowanie 2, 3, 4 tysiące złotych w modele Pro na start, bo w cudzysłowie najnowszy, według mnie mija się z celem. Tym bardziej, jeżeli chcesz kupić Apple Pencil po to, aby drapać się nim po tyłku albo przewijać sobie strony internetowe. No chyba, że chcecie. To plus, mnie nic do tego, w portfel nikomu nie zaglądam. No chyba, że jesteś grafikiem, rysownikiem, to inna sprawa, wówczas iPad Pro wraz z Apple Pencil to dla ciebie całkiem niezła alternatywa. Tematem końca, bo nie chcę sztucznie wydłużać tego materiału, na ten moment, argumentując swoją wypowiedź parę minut wcześniej, nie wierzę w przyszłość tabletów. I nie dlatego, że nie mam iPada. I nie dlatego, że mnie na niego nie stać. Staram się podchodzić do tego z chłodną głową i z dystansem. I pewnie znajdzie się grupka iPad Only, która powie: Bartek, pierdzielisz głupoty. Okej, może i pierdzielę, jednak osobiście nie znam nikogo, kto ma iPada, a nie ma komputera. Osobę, która wszystko robi na tablecie, nie używając Windowsa czy macOS. W sumie nie wiem, co musiałoby się zadziać na rynku, aby iPady wróciły do łask. Spadki cen o połowę? U Apple? Nie ma opcji. Miałbym możliwość zainstalowania macOS, tworząc tym samym hybrydę z klawiaturą na wzór urządzeń Microsoft? W to wątpię, bo zabiłoby to sprzedaż MacBooków, więc konflikt interesów gwarantowany. Jeżeli masz już iPada, to sam dobrze wiesz, na co stać to urządzenie. Jak chcesz kupować nowe, bo po prostu są nowe, to nie mogę ci tego zabronić, kupuj. Ważne, abyś był zadowolony. Jak nie masz i nigdy nie miałeś, to już powiedziałem wcześniej.
Kup coś taniego, przetestuj i podejmij ostateczną decyzję. Ewentualnie czekaj na wątpliwą rewolucję w branży, która i tak w ostatnich latach jest mocno zastygła. Lub po prostu daruj sobie zakup. Mam nadzieję, że nikogo tym materiałem nie uraziłem. Jeżeli coś Cię zabolało w moich słowach, to przepraszam. Nie miałem tego na celu. Jednak chcę różnić się od ludzi, którzy chwalą wszystko, co kupili. Tak zazwyczaj jest. Mam, kupiłem, polecam. Rzadko trafia się osoba, która wyda prywatnie kilkaset, kilkanaście tysięcy złotych na produkt i powie: no stary, nie do końca mi to odpowiada. A ja niestety, reprezentuję sobą taką inność. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. See ya.